Dark is calling. No, mamy już za sobą 10 km. Stamtąd żeśmy przyszli. Idziemy wzdłuż jeziora w tamtą stronę. I teraz szybka kanapka. Wojtek się odwraca tyłem, pewnie rodzina nie wie, że tu jest. Nawiał. Rafałowi, na które dam. Niech mnie nagra. Żebym i ja czasami się pojawił w filmie, że byłem. O, dobra. No, jeziorko zostawiliśmy za nami. A my idziemy tam. Takim lekkim. Nie pada. Czasami spadnie trochę zmarzniętego śniegu, ale jest cały czas na plusie, nie wiem, 8-9 stopni. Tak, my dzisiaj biwakujemy nad taką rzeczką. Tu będę spał. Jeszcze coś widać. Tu chłopaki się dzisiaj rozbijają. Rzeczka wygląda fantastycznie. Mamy cały czas dostęp do wody. Wojtek już się rozciąga. Słabo go widać, bo już jest mrok. Dobra, dobra, tak dobrze jestem zakamuflowany. No tak, oczywiście. Teraz musimy nagrać, jak Rafał wpada do rzeki. Może zdążymy. Uwiecznijmy ten moment. O, tam próbuje przejść. Czy suchą nogą to się okaże? Chyba nie. Musimy coś wykombinować zaraz. I tyle. Dzień kolejny, poranek, 6:12, niebo trochę przychmurzone, ale nie pada. Chłopaki się już też obudzili. Trochę ciemno jest, nie wiem, czy coś widać tu. Mogę latarkę włączyć. Ja. Siema, siema. O, tak go oświetlimy. Pięknie z rana. Tak, no, mandziur od Wojciecha. Czym chata bogata. Tak. Chłop się wyspał, pomimo że Rafał chrapał całą noc. A tutaj, a właśnie, o tak wyglądają cyganie. O, proszę sobie zobaczyć. Tutaj siedzi ich najwybitniejszy przedstawiciel. No jak cyganie, rozpierducha w namiocie. O Jezu, normalnie witki opadywują. No. Tutaj tak Rafał zawiązał piękny węzeł sobie. A tu moje spanie było, już się pozwijałem. Niestety z rana musiałem wstać o 5 już, bo trochę mi po nerkach zaczęło dawać. I ja już jestem po śniadaniu. No, a oni dopiero się zbierają. I tyle.
Rafał, wychodź z namiotu. Co to za spanie? No ja już tu, jestem. Nie jesteś, masz barwuch kurde gorszy jak normalnie u Rumunów na tym, na plebanii. O, wodę zagotował. To weź on teraz tego nie złapie. No. Kupił garnek, którego nie umie potem złapać. No. Garnek. Patrzcie, kombinuje. Ale kombinuje. Kombinuje, no tak. Ja, kabusia zrana jak śmietana. Taki espresso robisz sobie? Tak, taki. Ty to jesteś w porządku jednak. Jednak jestem. No. O. Za dużo, przelało. A, tu kurwa jakaś chemia chyba. Dobrze to wygląda. To dobrze, ale to nie za bardzo. Bo jest okej. Okay. Śmietanę będziesz miał. Tak, no. Zobacz. Dobra, panu tu przeszkadzamy. Moje już uprzątnięte. Mi się pusto. Jak to kocur był zwykł mawiać. Wszystko zwinięte. O, jeszcze sznurek mi się znalazł jakiś. Fantastycznie. O, ptaszki nam fruwają. Teraz może coś będzie nad rzeką widać lepiej. Trociągnęło od rzeki w nocy, ale generalnie było bardzo fajnie. O, tak mamy. Taki teren. Piękny. Piękna słoneczna pogoda się zapowiada. Więc jak będziemy w górach, już to. To miejmy nadzieję, będzie dużo słońca i porobimy jakieś filmy i zdjęcia. Dobra. Już w drodze. To jest nasza miejscowa z górki. Tam spaliśmy, a tam idziemy i później wychodzimy z lasu i tam pod górę. No, idziemy. Tam do góry musimy wejść. Niestety mamy wszystko w chmurach. Rafał, Wojtek, a nagle i mnie. Wracamy stamtąd, z naszego lasku. A ciągniemy tam. Padającego śniegu. Rafał, uśmiech do kamery. No. Chwila postoju na przebranie się, bo nam trochę śniegiem sypnęło. W takiej dolince żeśmy szli. Teraz jesteśmy w takim bofi.
kamienie, te luki są uszczelnione pianką. Ktoś siknął do środka, bo chyba nie było na żadnej zaprawie składane. Tam na dole jest drugie. Ale spokojnie można tutaj, proszę Państwa, notkę zrobić ewentualnie. Rafał się przebiera. Tu jakieś świeczki. Nie ma tu wielkiego wyposażenia. Ale jest ławka, można usiąść. A tu na tym stole też można poleżeć. Na kamieniach też się da. A tutaj mamy uszczelniacza. No ale działa, pewnie biało. A my pani nie znamy. Nie zawieram znajomości na ulicy, jak to było w filmie, takim jednym fantastycznym. Dobra, tam trochę perspektywy zrobimy z ruchu, bo teraz tą dolinkę pięknie widać, jak Rafał idzie. A musimy wejść na tą górę. Co jest u góry? Co jest u góry? Jaki bełkot. Co jest w oddali? Mówię, że muszę wejść na tą górę, co jest u góry. Wiesz. Tak to wygląda, jeszcze mnie Wojtek tutaj nagra. Bardzo, żeby było widać, było, jest dowód, idzie, idzie, tak. Tak, cały czas idzie, idzie, jeszcze trzy kroki i skończy nagrywać, wtedy będziesz odsapnąć. Drugie śniadanie. Dzisiaj na bogato. Kabanosy z czerwonym barszczem w kubku. Jeszcze gorącym. I filtrowana woda. I filtrowana woda z tego zbiorniczka. Trzeba filtrować, bo trochę owce tutaj robią. Możemy się jakieś... jakiś gówno koków nabawić, no, a nie chcemy tego za bardzo. Czas kuszać. Until the end of time, the eye of the sun.
Biegiem! Stamtąd żeśmy przyszli tą ścieżką, idziemy teraz w kierunku jeziora. Niestety musimy zejść jeszcze ze 2 km na dół, tam robimy odpoczynek, obiad, a potem wracamy na trasę, bo musimy zrobić jeszcze dzisiaj 5 km dodatkowych, albo nawet lepiej, żeby na jutro nam zostało z 15 może.